Witajcie, z tej strony odkrywca Adika, to jest właśnie kolejny materiał z serii Winter Store. Tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku schodziliśmy do coraz głębszej naszej jaskini, coraz bardziej odkrywamy tamtejsze obszary. Też jaskinia tak w minimalnym stopniu, ale jednak stała się bezpieczniejsza, dzięki temu, bo zniszczyliśmy gniazdo szarańczy. Mało tego, w końcu odkryliśmy nowe złoża niż tylko popularna miedź, czy wszechobecny kwarc, a mianowicie to była ruda sfaletyt, czyli będziemy mogli tworzyć mosiądz albo bizmut. Więc w końcu jakaś nowa ruda, ale liczę na coś pięknego, na coś lepszego, jakieś lepsze rudy czy coś w tym stylu. Ja teraz pójdę spać. To my od kolejnego dnia idziemy poszukać materiałów. Głównie ja potrzebuję skrzypu polnego. Skrzyp polny będzie mi bardzo, ale to bardzo potrzebny do wytworzenia podstawowych apteczek. I może nawet dzisiaj pójdziemy już do tamtejszej jaskini. Ale to jeszcze wszystko się okaże. Jest wciąż ciemno, ale ja już będę wychodził, bo nie chcę czekać. Czyli tak, no niby mamy orzypałki. Orzypałka to jest w porządku, ale potrzebujemy skrzypu polnego. A skrzyp polny, jak dobrze pamiętamy, spotkamy tylko i wyłącznie na obszarze lasu. Więc musimy pójść jakby do biomu leśnego. Więc chodźmy tutaj raz, dwa. I może jeszcze troszkę dalej, bo to chyba jeszcze nie jest las, tylko jeszcze takie przedlesie, bym to tak nazwał. No niby ten nożyk mam. W sumie i tak trzeba to nożyczkiem zbierać. Nożyczkiem. No, nożem. No. I tutaj duszka się kończy. A nie, jeszcze ona prowadzi się i chyba już zaraz będziemy przy końcówce. O, i mamy... A ciekawe, może... A dobra, nie muszę zbierać za pomocą jednak noża. Tylko uważajmy na wilki. Jaka jest temperatura na zewnątrz? Wow, Jezus Maria, patrzcie, minus 19 stopni. Oczywiście jest ciemno, więc będzie troszkę ciężej szukać tego skrzypu polnego. Więc nie będę biegał, tylko będę powolutku szedł. Też widzę z tego, że nie ma tutaj potworów, to dobrze. Zresztą aktywność temporalna jest dość spokojna. Więc jedyne potwory to mogą wyjść z jaskini. Czyli nawet jeśli ja się odgrodzę, kiedyś zbuduję mur wokół mojego domu, no to i tak potwory będą się respić, jeśli będzie aktywność temporalna. Ale no, ale tak normalnie jak jest taki spokój jak teraz, no to mogę czuć się kompletnie bezpiecznie, bo ani potwór nie wejdzie, ani mnie też nie zaskoczy wilk. Nie mam skrzypu. A już nawet sporo. Na trochę apteczek wystarczy. Nie za dużo. Ale zawsze coś. Już zrobi się nawet jasno, bo już coraz lepiej widać. I ten wilk. Dobra, wilk mnie zaskoczył. Była bardzo głodna, bo ma wagę niską, czyli była już wygłodzona. No nawet widać po ilości materiału, jakiego zdobyliśmy. Czy gdzieś jeszcze mogę tutaj spotkać skrzyp polny? Jakieś łatwo dostępne źródło, jak tutaj wtedy. Tutaj zaczyna się to znaczy jaskinia. Która z tych jaskiń, z tego co dobrze pamiętacie, już tam któryś tu było materiale. Mianowicie tam był dość rozbudowany system gniazd szarańczy i przez to było bardzo niebezpiecznie. Chociaż jaskinia była obiecująca, bo ona była dość głęboka i ciągła się wciąż. Więc była szansa na zdobycie jakiejś tam rudy, jakichś tam surowców. Ale ze względu na to, że po drodze spotkaliśmy te gniazda szarańczy, no to cały plan poszedł w odstęp eksploracji tej jaskini. No ale znaleźliśmy sobie inną, która jest jeszcze głębsza.
Ewa, może mam troszkę nierówno tych skrzypów polnych, ale mamy. One i tak później odrosną, jak będzie wiosna. Jest godzina 7:33. No też jak dobrze pamiętam, to chyba gdzieś oznaczyłem te wejście, gdzie trzeba wejść. A no tutaj. Trawy też nie mam jak to zebrać, chociaż mógłbym zrobić taki szybki myk i wziąć szybko kosę. Aha, kosę to pewnie odniosłem tutaj. Oto, to. A niech ta będzie miedziana. To jeszcze jak jest ta miedziana, to weźmiemy od razu tą tutaj. Wiecie co, to mięso to na razie tutaj schowam. Skóra i tu, to i tak idzie do tego miejsca. Trochę kości bym musiał schować. Dobrze. Teraz chodźmy troszkę po trawę, aby wytworzyć pochodnie i nie tylko, bo jeszcze będziemy musieli troszkę więcej te gryby. Czyli z trawą będzie o tyle problem, że nie mam jak zbierać. Z względu prostego powodu, jak sami widzicie. No. Śnieg blokuje. Więc słabo, bardzo słabo. No dobra, to pójdziemy na razie tylko z takim ekwipunkiem, jakim mamy. Coś na pewno chyba tam wytworzę na spokojnie. A no, wytworzyłem. O, mam więcej gleby z trawą, dobrze. Dobrze, dobrze. Czy mógłbym coś... Aha, mam tutaj więcej trawy. To jeszcze troszkę dorobimy. Mamy tutaj te orzypałki. A ciekawe, czy te stalinę mogę przerobić, bo tak to ona mi nie jest zbytnio potrzebna. Nie, nie mogę to przerobić, a szkoda. Bo na przykład korzyczki to by już się dało. Chociaż nie, korzyczków to i tak byśmy mieli tylko orzypałkę. I mamy, dobrze, mamy fajną ilość. A jakbym... Znaczy to się tak... A, zupy. Zupy, bo mamy orzypałki i tak mamy, a i tak zbyt ją nie używamy orzypałki, bo rzadko kiedy. A farma jest nawet dość spora. Dobra, czyli to odniosłem, coś tutaj nie potrzebuję, coś tutaj mogę odnieść. Chyba nie, chyba wszystko mamy. Tak, włócznie. Jedzenie mogę dać tutaj. A więc wyruszamy. Jeszcze tylko poprawię sobie krzesełko. I już możemy lecieć. Oczywiście orzypałka nie rośnie, bo jak sami widzicie, jest zima. I to nie taka byle jaka, bo dość bardzo mroźna zima. Minus 15 stopni, chociaż troszeczkę się ogrzałem, bo byłem w domu. Ale jesteśmy znowu na zewnątrz. O, tutaj mamy orzypałkę, gdybyśmy chcieli zebrać. Ale nie będę zbierał, bo szkoda miejsca w ekwipunku. Fajnie byłoby tam, bo tam na pewno znaleźliśmy inną warstwę kamienia. Warstwa kamienia na poziomie granitu. Ale liczę na to, że uda nam się chociażby zdobyć kamień pod tytułem wapień. Bo, albo nie halit. Halit to jest sól. To byłoby nawet bardzo fajne, z tego powodu byśmy mogli wytworzyć chociażby ser, ale do tego potrzeba mleka. To co ja chciałbym właśnie też powiedzieć w głównej mierze, to... Czekajcie. Tutaj jest ta kózka, a gdzie było... O Jezu, nie mówcie, że już wszystko tam zgasło. Było w takiej dziurze. Jezus Maria, się wystraszyłem, chociaż wiedziałem. Tak, zgasły, niedobrze.
jest bardzo niedobra wiadomość. Teraz będę oczywiście musiał szukać, chociaż... No jest jaskinia. Znowu mi się postawiło podwójnie. Aha, jest ta woda do usunięcia. Zróbmy to teraz. Ona tylko przeszkadza. No cóż, nie mamy jakby wiecznych pochodni, tylko mamy te. One może i tak dość długo palą, bo palą się przez parę dni. O, i chyba nawet dobrze zszedłem, z tego co widzę. No, dobrze zszedłem. Ojej, znowu się zaczyna. Musimy szybko je zabijać, bo jak dobrze widzicie tutaj, ten poranność nie jest taka stabilna, bardzo szybko spada, więc musimy to na szybko robić. Ja tu jeszcze tutaj zap... Nie to, Jezus Maria. W ogóle to też tak trochę słabo położyłem. O, kolega spadł, to dobrze. Tam są ciała i tam są też kolejne ciała. Aha, tam nie poszliśmy, bo jest oczywiście ten pan dzwonek. Dzwonka, którego bardzo nie lubimy, bo przywołuje masę przeciwników, co nam się właśnie nie podoba. W ogóle jeszcze apteczki bym musiał przygotować, to zamiast noża. Halo? Czy ja nie zepsułem wszystkie gniazda? Czy to po prostu... O kurczę, splamiony dyfter. Nie! O Boże, widzicie? Dlatego ja nie lubię splamionych. Dlatego ja nienawidzę splamionych dyfterów. Gdyby nie pancerz, to ja bym nie żył, gdybym poszedł tutaj bez pancerza. Bym już dawno temu umarł. Ale żyjemy. Całe szczęście. Jezus Maria, Boże. Co to idzie? Chyba splamiony. Kurczę, nie rzucę mnie na daleko. Jak ja nienawidzę, jak rzucałem z tym kamieniem. O Boże. A ten to skąd? Aha, nic tu nie ma. Słabo. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. A więc tak, jeszcze jedna próbka. I kolejna tutaj.
Jest szansa na... Nie, bardzo ubogie złoże żelaza. Bardzo ubogie. A tutaj co mi powiega? Te oczywiście, te takie kolce, można je zniszczyć oczywiście, bo... Pozyskać materiały w postaci właśnie złomu w głównej mierze. Ale czy złom jest nam potrzebny? Myślę, że raczej chyba nie, nie będzie aż taki bardzo potrzebny ten złom. Dobra, chyba ja tutaj jednak zapalę. W sumie mogą przychodzić stamtąd. Nie wziąłem to pod uwagę. Co to? O nie, spełniony. Au. Dobra. Nie do końca to mi się schodziło, żeby on tam spadł. Gdzieś musi być gniazdo. Ewidentnie musi być tutaj gniazdo szarańczy kolejne. Halo, skąd wy przychodzicie? To skąd, stąd wypadacie? Czy co? O, no właśnie, jest gniazdo. Czyli nie zniszczyłem wszystkie gniazda. Tak mi się wydawało. Właśnie to teraz rozwalcie na spokojnie. A zróbmy to tak. Znaczy nie tak. Ja muszę to rozwalić, bo to będzie mi tylko przeszkadzać. Obrzydliwe pająki. To jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze są kolejne. Na szczęście to nie są te takie potężne szarańcze, bo jeszcze jest groźniejsza odmiana. Szarańcze na przykład z piłą i ona jest bardzo niebezpieczna. Ona łatwo się może mnie zabić. Ale na szczęście to jest tylko ta podstawowa szarańcza, więc jak widzicie, nie jest aż taka groźna, jakby się wydawało, prawda? Tylko może być taka, no cóż, wkurzająca. No dobrze, że ten przeciwnik spadł. Łopatę wezmę. Zbierzmy sobie to, bo to się przyda do późniejszego kraftowania. 50% powinien już właśnie stąd uciekać. Dobra, to zbierzmy jeszcze troszkę tego materiału. Ile mam? 44. Dobra, uciekamy.
41%, oj, bardzo niebezpiecznie, ale dobra, teraz już mamy pewność, że wszystkie gniazda zostały zniszczone. Wcześniej miałem wrażenie, że to były wszystkie gniazda. O, idę w te głębiej, na szczęście. A, i właśnie na te kosy też trzeba uważać. Bo jak sami widzicie, one zadają, no, spore obrażenia sobie. Wezmę trochę tego Deitu, aby później przyblokować drogę na jedną stronę. Dobra, zębatka będzie coraz wolniej spadać, więc chociaż takie pocieszenie. Tutaj nic nie ma. Więc ja to przeblokuję. Halo? A. Panie, że tutaj dyftery mi się zespiły. Nie wiem skąd one przychodzą. Bo na pewno nie stąd, bo dyfter nie umie skakać. Z tego co wiem. Aha, wszystko jasne, skąd przyszedł. Z tego obszaru. A no właśnie, a dokąd pływać? O kurczę, dawaj, nie wchodzimy tam. Idziemy tą naszą znaną drogą. Oj, niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. Też mi już te apteczki się kończą. Nie chciałem podwójnie niszczyć go. Jeszcze bym tylko tutaj zapalił nową pochodnię. No, zapal się. Dobra. Tak, dobra, to my wracamy już powoli do domu. Kurczę, bardzo niebezpieczny tam jest. A z tym, że razem to i tak jest ciężko, więc... Teraz się zastanawiam nad sensem dalszej eksploracji tej jaskini, bo robi się coraz niebezpieczniej, tak? A złóż wciąż nie ma. Nawet kijów geologiczny mnie zachwycił. Prawie nic nie można spotkać. Straszne ubogie obszary, bardzo ubogie są. Co troszkę mnie to nie pociesza. No dobra, powoli wracamy do domu. Czy to wyrosło? A, jedna rzepa wyrosła. Dobra, troszkę my tam sprawdziliśmy. Co my tam w ogóle zyskaliśmy? Aha, więcej węgla brunetnego. Dużo salety. Jako nawóz, albo jako bomby górnicze. A może będę wytwarzał bomby górnicze? Może to mi jakoś pomoże w eksploracji? O Jezu, jak ciemno się nagle zrobiło. Chyba, że jest taka tutaj mgła właśnie koło mojego domu. Co w sumie jest nawet możliwe. Ciekawe. Dobra, w domu jesteśmy. A tak bym z ciekawości sprawdził. Zaleta. Mogę to wytworzyć na proch strzelniczy. Aha, nie mam i tak, i tak. Po pierwsze, potrzebujemy węgiel kamienny, który jest zbyt ważny dla mnie. A poza tym siarki, które nie mamy. I później możemy dzięki temu wytworzyć bomby górnicze.
Chociaż z tego zapisu, co tutaj widzę, to chyba to nie jest opłacalne, bo ona nie niszczy kamienie. Co właśnie bardziej myślałem, że przez to pomoże nam kwestie jak wydobycia, a to tylko w przypadku rudy. A to już mnie jakoś nie zachwyca ta opcja. Chyba to skopamy trochę tego złomu, chociaż złom to gdzie indziej ja chowam, tak samo jak ten węgiel. No dokładnie tam. Garnek to sobie tutaj odłożę gdzieś. Nasionka mam, nasionka to idą oczywiście tutaj. Coś jeszcze tutaj mogę schować? Tak, mogę schować sobie węgiel. I tak to zróbmy. No bo mamy ten zapas pochodni. Na razie te pochodnie sobie tutaj schowam. A nawet tutaj dam. Ciebie dam tutaj. Jak ten pojemnik jest już uszczelniony, to chyba go zjem na spokojnie. Nic nie będę gotował. Ale w sumie jest na razie 18. To jeszcze może pokleimy troszeczkę tutaj dachówek. Czekajcie, czy ja z dobrego materiału to robię? Nie, to jest niebieska glina. Dobra, nie było tematu. Czyli tak, potrzebuję jednak tą niebieską glinę. Której oczywiście nie mam, nigdzie. Mam troszkę jeszcze niewypalonej tej dachówki. No cóż, materiał pewnie byłby jeszcze dłuższy, gdybym miał coś tutaj do robienia, ale z tych przedmiotów, co tutaj mam, to nie mam co robić. A zobaczmy, z czego możemy wytworzyć te całe wapno tutaj. Kiedy nie spotkaliśmy tak samo jak te wapienne tutaj materiały. No i oczywiście muszę, rzecz jasna. Słabo, słabo. Baraks też byłby oczywiście dobry. Do wytworzenia na przykład. Albo już nie, bo chyba. A może mi się z czymś się to pomyliło? A, jak też widzicie, można gotować orzypałka. Taka ciekawostka, też można orzypałka gotować, ale to tak jak w realnym życiu też można jeść orzypałki, chociaż nie jest to jakoś specjalnie syte, specjalnie dobre, ale może uratować sobie wolowca. No i w większości gag słowiwalowych też można jeść orzypałkę. Dobrym przykładem takiej gry, gdzie można jeść orzypałki, no to jest na przykład gra The Long Dark. I w tym przypadku tutaj tak samo można to jeść. Okej, więc jeżeli tak nie mam tutaj na serio do roboty, bo właśnie tutaj sprawdzam po itemkach, sprawdzam cokolwiek, czy mogę cokolwiek tutaj zrobić ciekawego. Albo mógłbym. W sumie mógłbym zrobić rzecz jedną, tylko wtedy bym musiałbym zrobić ciasto. Bo gdzieś ja kładłem chyba mąkę. Robiłem mąkę, czy mi się znowu przewidziało? Może mam. Nie, gdybym miał mąkę, to bym na bank tutaj położył, chociaż ja to ja i ja umiem gdzieś kłaść gdziekolwiek. Miałem wrażenie, że mam mąkę. To byśmy zrobili chlebek na jakąś kiedyś wyprawę. Czyli w ogóle nie miałem mąki, okej. No to przy jakiejś wolnej okazji byśmy zrobili.
A po co mnie, wiecie co? Weźmy sobie tam ziarno i niech to już się tam zacznie przerabiać. Któreś tam ziarno? Najlepiej, żeby to był stak jakiś, a może być tam orkisz. Tylko czy ja mam wolne wiadro, bo z tego wiem, jedno wiadro jest chyba zajęte. A nie, jest wolne. No bo to idziemy to tam odnieść. Niech to się zacznie tam mielić. I chyba nie ma wiatru. No, spójrzmy na górze. A nie, już jest wiatr. To jest czy nie jest? Okej, to się zbugowało, czy po prostu nie było animacji? O, to już zaczął pracować. A mąka to i tak długo wytrzyma, jak sami widzicie. Ale to było dość ciekawe, że nie chce ciało pracować. A Jezu, widzicie jak wolno chodzę? To przez ten gruby śnieg. Dobra, no to skoro i tak nie mamy nic tutaj do roboty, a i tak już jest ciemno, no to ja będę tutaj po prostu kończył ten materiał, więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, a jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. I co będziemy robić od następnego materiału? Na pewno pójdziemy raczej gdzieś na tych obszarach, czyli gdzieś w tych okolicach. Bo jeśli ja dobrze pamiętam, to tutaj właśnie występowało materiał w postaci... w postaci, no... niemieckie gliny. Żebyśmy sobie zrobili troszeczkę dachówek. Na nasz dach. Jeszcze tak tylko popatrzę po mapie. Czy coś mógłbym ominąć ciekawego. Ale chyba nie. No chyba nie. Chociaż niby te obszary wyglądają dość fajnie, tylko bym musiał przepłynąć, ale nie zrobimy to w zimę, tylko jak już może będzie wiosna, to wtedy wyruszymy na wyprawę, na tamte obszary dziewicze i zobaczymy co tam się kryje, bo tutaj kompletnie to jest jakby inny biom z tego widzicie, bo tutaj jeżeli nie chodzimy na te obszary, już pokaże się jako białe, ale to jest już inny biom, inna trawa, a tutaj też jest inna. I też jakieś dziwne białe coś, ale to może być kwiaty. Ale kto wie, może coś tam występuje, ale też pójdziemy tutaj na te jeziora, to przy okazji zbierzemy muszlę na wapień i może w końcu zaczniemy te garbowanie tej skóry, żebyśmy wytworzyli najlepszy przedmiot do przenoszenia itemków, czyli właśnie plecaki. Nie, nie taki plecak łowcy, tylko plecak. No. No to co, trzymajcie się, do następnego także, do zobaczenia, cześć.